Cześć, witam Was serdecznie. Witam Was na kanale Mapa Skrapuje. Z tej strony mówi do Was Paulina. Ja dzisiaj chciałam Wam pokazać mój projekt. Jest to projekt już taki wiosenny i miał zahaczać, miał być też jakiś motyw świąteczny, wielkanocny. I to jest projekt z podziękowaniem dla Pani doktor okulisty. I tak, już Wam go pokazuję. Moi drodzy, to jest opakowanie na Merci. Zostałam poproszona o zrobienie takiego opakowania. I tak jak mówiłam, miał być już motyw świąteczny. No i tak podeszłam do tematu. Papiery, jakie użyłam, to są papiery z kolekcji Piątek 13, P13, The Four Seasons. Jest to chyba dwa arkusze, z dwóch arkuszy korzystałam. To jest kolekcja, no, czy my wiemy, z którego ona jest roku? 2020. Bardzo ładne, pastelowe kolory. Chciałam, żeby ten projekt był świeży, wiosenny, no i trochę świąteczny i miał jakoś nawiązywać do zawodu, prawda? Oka nie miałam, ale miałam okulary i to jest taki jakby punkt centralny. Tak to sobie wymyśliłam. Aczkolwiek subtelny, myślę sobie. Także mamy okulary i mamy tutaj jajeczka wielkanocne, kolorowe. No postanowiłam taki uniwersalny motyw świąteczny zastosować. Mamy też napis dziękuję za wszystko. I mamy tutaj tekturki. Mamy mech, mamy motyle, mamy zielone liście, mamy kwiaty. W ogóle ta kolekcja, no nie taka nowa, ale bardzo ładna jest. Ja byłam kiedyś na warsztatach i właśnie tam tą kolekcję poznałam. Zostało mi kilka arkuszy, no i właśnie ich użyłam. Także mamy tutaj zielone tło, chlapania, złote i białe. Mamy półperełki. Mamy trochę koronki, mamy ptaszka, ja go potraktowałam glossy akcent, na motylkach też jest glossy akcent. W ogóle wszystko się błyszczy i oczywiście obawiam się, czy nie za dużo się błyszczy. Mamy cekiny, mamy takie kulki. No. Co jeszcze mamy? Pokażę Wam też materiał, z których korzystałam. Mamy tutaj gnieciuszka, ale tego nie old fashion rybą, tylko mamy taki gnieciuszek, nie wiem czy to jest sztuczny jedwab, taki delikatniejszy i środek wygląda w ten sposób, arkusz z kolekcji, jeden, drugi i tył, hop, też wyklejony papierami, urozmaicony tutaj bok taką koronką, no tak, wyciętą z dziurkacza. I na środku mamy napis informujący, że jest to rzecz wykonana ręcznie, z dbałością o każdy szczegół. Ok, także tak wygląda to opakowanie na Merci. I ja sobie położę go tutaj z boku. A pokażę Wam też materiały. No, papier widzieliście. Wykorzystałam tutaj do listeczków takie błyszczące bardzo. To mamy taki produkt jak Rainbow Paste z Pentartu. To jest coś takiego, taka pasta brokatowa, ale ona jeszcze jest z takimi płatkami. Nie wiem, czy to widać, z takimi płatkami błyszczącymi. O, tutaj widać może. To, co użyłam, to czego użyłam, to mamy też te kuleczki akurat z Cadence. Mniejsze i większe. One są takie białe, bardziej. Użyłam cekinków z Kiku. I użyłam takich cekinów, które kupiłam gdzieś na Allegro. Powiem taki no name. I użyłam, tutaj jest produkt z Teddy'ego, ze sklepu Teddy, który ostatnio sobie kupiłam. To są diamenty. I diamenty, słuchajcie, są tu też w kompozycji powkładane. Ale diamentów użyłam sobie też tutaj na tych okularach, ponieważ okulary, to jest wykrojnik z Craft and You Design.
I to se okulary, zobaczcie, ja wam pokażę, bo moje dziecko zrobiło taką kartkę w międzyczasie, się błyszczy, ale one miały tutaj dziurki, no i ja pomyślałam, co ja tu będę przewlekać coś, no więc dałam tutaj, zasłaniam, żeby nie błyszczało za bardzo, dałam tutaj takie diamenty, jak to w niektórych kobiecych okularach bywa, na niektórych są i powstała taka, no taka całość. To, o czym pomyślałam, wiecie, to jeszcze to, że mogłam tu dać dwie warstwy papieru, bo jest tu jedna warstwa i jakoś tak jestem przyzwyczajona, że no jakoś mi się to, czegoś mi tu brakowało. Mogłam troszkę zmniejszyć jeszcze światło czy przestrzeń sobie zawęzić tej kompozycji. No ale też tak może być. No a brzegi też tu trochę tuszowałam. No i dobra, i tak się prezentuje ta praca. Dajcie znać, jak wam się podoba. Tu jest zawiązywana na kokardkę. No. I tak wygląda. Tam, 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 tam. A jeszcze tu jest jakiś kwiatuszek, widzę. To z moich zasobów papierowy kwiatek, znaczy kupiony. No i tyle. Także dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa.